Audycja powstała przy współpracy z gminą Kołobrzeg. Magazyn żeglarski Kilwater. Manta jest największym przedstawicielem rodziny mantowatych. Potocznie określana jako diabeł morski, to chrzęstno-szkieletowa ryba słonowodna. Niektórzy przedstawiciele tego gatunku osiągają imponujące rozmiary. Rekordowy osobnik zaobserwowany przez człowieka miał 7 metrów szerokości, 9 rozpiętości płetw i ważył 3 tony. O wspólnym nurkowaniu z takimi rybami opowiada uczestniczka 9-letniego rejsu pod żaglami po morzach i oceanach Ziemi Nel Ludwińska. To było jakbyśmy na Polinezji Francuskiej, takim małym atolu, i lokalni znajomi, z którymi już się zdążyliśmy zaprzyjaźnić, zabrali nas na taką między koralami, wszędzie otoczone korale, i taka była głębia. I tam pływały sobie płaszczki, dokładnie to były, po polsku to się nazywają chyba diabły morskie. Ogromne płaszczki jedzące glony. One były naprawdę ogromne i pamiętam, jak weszłam do wody, wtedy jeszcze się trochę bałam nurkowania, bo ta przestrzeń mnie tak przerażała pod wodą. I jeszcze tam na dodatek właśnie nie było widać dna, po prostu ogromny granat taki dookoła mnie i te gigantyczne zwierzaki, które miały po 6-8 metrów szerokości w swoich płetwach, skrzydłach, jakkolwiek to nazwać, były tak ogromne i pływały po prostu wokół mnie. To zrobiło na mnie takie ogromne wrażenie i to bardzo dobrze zapamiętałam, bo to był taki strach, bo to są wielkie zwierzęta i ogromna przestrzeń przede mną i ja jestem w ich środowisku, a jednocześnie to było takie trochę magiczne, można powiedzieć. Było takie bardzo specjalne. To było w sumie dawno temu, miałam 9 lat, a więc no nie powinnam może tego aż tak dobrze pamiętać, ale jakoś mi tak utkwiło to mocno, mocno w głowie. A co z tej magii najbardziej Ci się podobało? To była taki strach, taka adrenalina, ale taka przyjemna, taka ciężko mi to jest opisać, określić konkretnie, ale bardzo mi się to podobało. Mieliśmy też taką okazję w pewnym momencie, to było trochę wcześniej, pływania z delfinami. Też znajomi lokalni nam zaproponowali pływanie z delfinami, ale się bałam. Bałam się, bo to ogromny zwierzak, tak? I ja miałam z nim wejść do wody, to mnie trochę przerażało i zrezygnowałam. I strasznie tego w tej chwili żałuję. Bo gdyby dzisiaj mi ktoś powiedział, że mam pływać z delfinami, to bym 2 razy się zastanawiała, po prostu wskoczyła do wody i zaczęła z nim pływać. Więc tego trochę żałuję. Ale później właśnie z tymi płaszczkami byłam i pływałam, więc to było niesamowite. Audycja powstała przy współpracy z gminą Kołobrzeg. Do wielkiej wody trzeba mieć dystans. Może widno krąg, a może dwa. A między nimi niech będzie wyspa. Wyspa szczęśliwa, marzenie w snach. I jeszcze do tego biały żagiel. Przyjazne chmury, co w morze gna. I koral na plaży złotego atolu, wciąż wracające marzenie w snach. Do wielkiej wody trzeba mieć dystans. Mierzony grzywaczem miłosnych ucieczek, akordem nieznanym z rynta kierunku, na skrzydłach wiatru wracające pieśni. Nic więcej nie chcę w morskiej wędrówce. Może drugiego serca, co tak samo czuję. I razem ze mną na wielkiej wodzie, jak statek widmo z falami żegluje. Do wielkiej wody
trzeba mieć dystans. Może widno krok, a może dwa. I wielką miłość, co sercem żegluje i wciąż powraca marzeniem w stan. Do wielkiej wody trzeba mieć dystans. Do wielkiej wody trzeba mieć dystans.